20 właśnie wychodzę do pracy. Zabieram ze sobą drugie śniadanie. Zobaczcie, prezentuję się tak. Później jeszcze się do Was odezwę szybciutko ze sklepu. Okej, teraz już mogę oficjalnie się z Wami przywitać. Witam się z Wami serdecznie w kolejnym vlogu po świętach. Mamy wtorek, my już jesteśmy w sklepie i działamy. Jest dzisiaj Leo, jest Krzysiek, więc dzisiaj u nas bardzo, bardzo na wesoło. Zaraz Wam pokażę, bo Leoś tutaj sobie zorganizował przy stoliku zabawy. Ja zawsze się śmieję, że dzieci u nas są mile widziane. I oczywiście jesteśmy dla Was otwarci też stacjonarnie. Hejka! Stacjonarnie od poniedziałku do piątku i myślę, że mam też dla Was taką niespodziankę, bo już niedługo też będziemy otwarci w sobotę. Było bardzo dużo pytań, słuchajcie, o soboty, więc postanowiliśmy, że na kilka godzin w sobotę również otworzymy, ale nie o tym, nie o tym. Dość tutaj już sklepowych spraw. Dajcie znać, jak po świętach, jak się czujecie, jak minęły Wam te święta, no bo nie ukrywajmy, drugi rok z rzędu te święta były no troszkę inne niż to bywało dotychczas. Czy brzuszki pełne, czy nieprzejedzone, czy pofolgowaliście sobie. Ja wrócę do tematu picia wody. Jeżeli chodzi o temat picia wody, no to tak, słuchajcie sobie. Dobra, i to tyle. Chciałam się z Wami tylko przywitać. Pewnie więcej już ponagrywam Wam w domu, dlatego że mamy troszeczkę pracy. Dzisiaj mamy też sporo zamówień z odbiorem tutaj osobistym w sklepie, także trzeba podziałać, trzeba Wam nagrać relacje, także dajcie koniecznie znać, co tam u Was słychać ciekawego. No zobaczcie, tutaj Leoś zabrał ze sobą troszkę zabawek, układa sobie, liczy sobie. O! Znowu trzeba dołożyć krówki. Te krówki to się rozchodzą jak świeże bułeczki. Za każdym razem, kiedy Wam nagrywam i vloguję, to trzeba dołożyć krówki. Leoś mówi na mój pudding chia ofu. Ty nawet nie wiesz, Leoś, jakie to jest pyszne. Kiedyś tego próbowałem. Próbowałeś? Tak. Ale to jest bardzo dobre i zdrowe i ja bardzo lubię. I powróciłam, słuchajcie, do właśnie jedzenia puddingu chia. Robiłam w Thermomixie, chociaż troszeczkę powiem Wam szczerze, że sama proporcje tutaj ustalam, bo ja lubię, jak ten pudding jednak jest taki gęsty. Więc wychodzą dwie porcje, jedną poczęstowałam mamę, drugą zebrałam sobie właśnie na lunch, na drugie śniadanko. Do pracy. Moi drodzy, ja dzisiaj też testuję sobie nowość. Słuchajcie, to jest nic innego jak takie, ja się śmieję, to się kiedyś nazywało, matko, kiedyś były chyba z Revlonu, Lip Butters to się nazywało, Lip Buttersy i było o tym głośno, jak jeszcze mieszkałam w UK, wtedy każdy te Lip Buttersy kupował. Jak wiecie, ja uwielbiam ten taki Lip Balm z Diora, natomiast MAC wypuścił nowość i słuchajcie, dostałam właśnie Glowplay PR-ową paczuszkę i dzisiaj postanowiłam sobie przetestować ten oto kolorek, także dam Wam na pewno znać, pokażę Wam je też na bank, na Instastory, bo są, myślę, ciekawe. Tutaj mamy jakiś numerek 454 Floral Coral, coś takiego. Także o tym dam Wam znać. Dobra, moi drodzy, wróciliśmy do domu po pracy. Wstąpiliśmy jeszcze na chwilkę do Biedry na takie mini zakupy. Po świętach tyle tego wszystkiego zostało, ale miałam ochotę też na trochę innych rzeczy, więc kilka rzeczy dokładnie kupiliśmy. Dosłownie może tak powinnam powiedzieć, niedokładnie. A wiem, że food haul'e, takie przebitki we vlogach lubicie, to Wam od razu pokażę. Tutaj pieski się przy mnie kręcą i muszę Wam powiedzieć, ale to za chwilę, odnośnie Śnieżki. Teraz pokażę Wam, co kupiliśmy. Więc kupiliśmy ulubione pomidorki całej naszej rodziny. Ja kocham wszystkie pomidory, natomiast Leo i Krzysiek bardzo lubił te malutkie pomidorki w drogę. Tutaj Krzysiek znalazł taką nowość i to ma w składzie co prawda cukier, ale... coś fajnego, słuchajcie, koktajl z białkiem serwatkowym, tutaj mamy malinę, granat, żeńszeń, tutaj jest banan, agrest i błonnik od piątnicy. A tutaj mamy, co mamy tutaj? Owies, mango, marakuja, więc Krzysiek nawet mówi, że sobie do pracy będzie brał. Kolejna rzecz, słuchajcie, to jest szpinak, mamy tutaj rukole, pomidory malinowe, awokado, ogórki gruntowe, które już teraz są przepyszne. I oczywiście najlepsze pomidory malinowe zawsze w Biedronce, od lat już. Mamy łososia z koperkiem i łososia łagodnego. Będę robiła pastę z łososiem, z ogórkiem kiszonym na chlebek. Kasza bulgur i słuchajcie, mam tu jeszcze kabanosy. Jeżeli chodzi o Śnieżkę, to już drugi raz, jak wychodzimy, jest spokój. Jest wszystko ok. Zostawiam jej swoje ubrania i drugi raz nie było kompletnie nic, także dzisiaj dostała, wiecie, przysmaczek, dostała pochwałę i powiem Wam szczerze, że naprawdę jestem
zadowolona. To chyba te ubrania tak na nią działają, więc no fajnie, fajnie jest wrócić do domu. Pieski zadowolone czekają, nie ma rozruby w domu. Także super, chyba te ubrania na nią działają, albo po prostu już jej mija, jest coraz starsza i wiecie, wie, że zaraz po nią, zaraz do niej po prostu wrócimy, że nie będzie sama, że to jest tylko chwilowe i przejściowe. Więc ja rozpakowuję zakupy, sprzątam, dzieci zjadły już ciepły rosołek, bo rano, nie wiem czy wam mówiłam, nie mówiłam wam, rano się wam nie pokazywałam, nie witałam się z wami, dopiero chyba z pracy, więc dzieci, słuchajcie, zrobiłam im świeżutki, cieplutki rosołek, więc przyjechaliśmy, dzieci zjadły rosołek, Krzysiek jeszcze pojechał pozałatwiać kilka spraw, Leo bawi się z Nel i co? I ja zabieram się niedługo za obiad, kolację z Thermomixa, bo stwierdziliśmy, że znowu się wkręciliśmy w Thermomixa i będziemy dużo z nim działać, więc zrobiłam już taką mini listę obiadów na przyszły tydzień i stwierdziłam, że obiad, kolację będziemy robić co drugi dzień może z Thermomixem. Jakieś koktajle chcę zrobić, właśnie pastę z łososiem, będzie wędzony łosoś, jajka, ogórek kiszony, szczypiorek, więc rewelacja. I dziś będę robiła kotleciki ziołowe, będzie tam schab, pierś z kurczaka, sos i ziemniaczki będą się robiły w koszyczku, wszystko z Thermomixa. Do tego może jakaś tam sałatka, szpinak, pomidor koktajlowy, sok z cytryny, wiecie, cebulka. Taka sytuacja, pić więcej wody, dużo zdrowszych produktów, koktajli, soków, także taki jest plan. Więc ja kończę rozpakowywać zakupy i za jakiś czas zabieram się za obiad. Obiad o kolację w sumie, bo już jest godzina przed 17, także obiad o kolację. Zobaczcie, tutaj strażniczka zakupów, bo tu mam jeszcze piersi z kurczaka, mam jeszcze paróweczki. I Lileczka pilnuje, tak? Zakupów pilnujesz, Lilcia? Dobra, co ja tu jeszcze mam? Tak szybko zsiaty, słuchajcie. Mam skyr, Leo wziął popcorn, śmietana, paróweczki i tu Krzysiek wziął, tak, jeszcze jedna, co ty chcesz? Krzysiek wziął woreczek na tym razem skrzydełka z miodem, więc jest tu jeszcze pierś z kurczaka, zobaczcie, talerze. Jest pierś z kurczaka, tak? Ty byś zjadła, ty byś zjadła. Więc mamy jeszcze tu koncentrat, parówki, i pierś z kurczaka, i szczypiorek. I tyle. A, i tu coś jeszcze jest. A tu są, słuchajcie, co tu jest? Majonez. A tu jeszcze ogórki kiszone. I jakieś tam jeszcze... A, i chlebek. No. To tyle. Normalnie, słuchajcie, food hall z pieskami. Tak, Śnieżka? Food hall z pieskami? Food hall z pieskami? Food hall z pieskami? Co to? Pokaż, jaką masz zabawkę. Taki ładny piesek jesteś, tak? I bardzo grzeczny. Zobaczcie, o zobaczcie, zobaczcie, zobaczcie. O zobaczcie, zobaczcie, jaka szalona. Nie gryź swetra, ja cię tu chwalę, ty sweter gryziesz. Patrzcie, jaki szogun. Także takie zakupki, słuchajcie, dzisiaj. Food hall z pieskami. O proszę, a co tutaj się wyprawia w kuchni? Taka zabawa, że policja musi złapać tych, co za szybko jadą. Aha, i rozstawiasz sobie tutaj u mnie samochody, tak? No, a zobaczcie. Jak złapię, to wtedy tu się mam takie literki aż do 10. O, i proszę. Wtedy pokazuję, na ile dni jadą. Mhm. To tutaj sobie będziesz wszystko rozstawiał, tak? Mhm. No, elegancko, widzicie, Leoś lubi sobie w kuchni tu się czasem pobawić. A, bo ty nie tylko w kuchni, widzę, się bawisz, tutaj też się porozkładałeś. No, ile oni dni będą byli... O, patrzcie, i tu jeszcze... Rzuciłem. No, jakie fajne zabawy, zobaczcie. No dobrze, dzisiejszy obiad ma prezentować się, tak? Także ja startuję, zabieram się za gotowanie. Zobaczcie, jak to tutaj wygląda. W ogóle mamy tutaj schab, pierś z kurczaka. To wszystko Thermomix zmielił. Natkę pietruszki, suszony tymianek, szczypiorek, majonez, musztardę, bułkę tartą. O, a co ty tutaj robisz, dziewczynko? Nelcia, widzę, słuchajcie. Super! Dla odmiany Leo bawi się w pokoju Nel, gra tam w piłkę, w sypialni w pokoju Nel. A Nel, proszę bardzo, co to jest, renifer? A Nelcia, proszę bardzo, zawitała do pokoju Leo.
I zobaczcie, co ona tutaj kombinuje. Samochodzik niebieski. Wow, super. Leoś jaki zgrzany. Mówi, tutaj tata przyjechał. Dobra, obiadek już się kończy robić. Już zaczyna się ściemniać, słuchajcie. Jest przed godziną 19, tak o 19 Nel pójdzie sobie spać, chwilę po 19, a my będziemy jeść tą obiado kolację. I myślę, że słuchajcie, tych klopsików to wystarczy mi centralnie, o jakiś samochodzik, centralnie na 2 dni, także super. Jutro pozbieramy świąteczne dekoracje, świeczkę przestawię tutaj, także zajączki, jutro będziemy się z wami żegnać. Zobaczcie, jak goździki długo stoją. Zobaczcie, klopsiki się już uparowały. Ziemniaczki też już mam gotowe w koszyczku. I kochani, mam tutaj sos. Zaraz wam pokażę. Mam nadzieję, że nie zaparuje. Uwaga, uwaga. Zobaczcie. Sos paprykowo-pomidorowy. I powiem wam, że Thermomix robi najlepsze sosy. U nas jak zwykle o tej porze to już zaczynamy zbierać się za ogarnianie tutaj sypialni, pokoju Leo, pokoju Nel, bo tak jak mówię, po 19 Nel idzie spać, ale póki co tata wylądował w pokoju Nel i sprząta. Leoś robi tutaj fikołki na łóżku, a Nel zamyka i otwiera drzwi do sypialni. Co tam? I ty też się tu ładujesz na łóżko? I ty też chcesz tu wejść? O, patrzcie, o matko, jak się ładuje na łóżeczko. O, patrzcie. Jejku, Leoś, ty jej pomaga, zaraz wam pokażę. O, teraz od tej strony będzie próbowała z konewką. Pokaż, jaką masz ładną konewkę. Zobaczcie, jaką Nelcia ma ładną konewkę. O, proszę, tutaj teraz. Weszła, nie wszedła. No i co teraz będziemy robić? Dobra, słuchajcie, żegnamy się z wami. Odkładamy aparat, sprzątamy, szalejemy i uciekamy spać. Muszę tutaj trzymać koleżankę, bo słuchajcie, z nią to nigdy nic nie wiadomo, także pa!